Jesteśmy na 7. Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, w sali ziemi, a ze mną Robert Nowacki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Wolecku. Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze. Witam serdecznie panie dyrektorze, moje szanowanie. Korzystamy z okazji, że jest pan tutaj, tak wielu innych szefów rolniczych instytucji w Polsce, ponieważ tematy są bardzo bieżące i palące dla polskiego rolnictwa. I chciałem o kilka bieżących zapytać. Najwięcej chyba ostatnio zapytań nie tylko do nas jako redakcji, ale i do was jako doradców rolnych jest od rolników, którzy byli kompletnie zdezorientowani tym, co działo wokół aplikacji suszowej, więc parę słów podsumowania. Jak u was w Warmińsko-Mazurskim wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o ten cały proces najpierw szacowania, zgłaszania strat w aplikacji, potem wyciągania protokołów, dokumentów, składania wniosku, no i tych zmian zasad w czasie gry, bo o tym też dzisiaj była mowa. Nawet minister Kowalczyk przyznał chwilę temu na forum, no, że rzeczywiście tematu trochę nie dopilnował i trochę problemów z tą aplikacją było i jest, a nabór wniosków trwa do jutra. A zatem krótka ocena sytuacji z waszej perspektywy, jak ten proces wyglądał. Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym na początku pogratulować. Jestem pierwszy raz na forum Top Agraru i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem bardzo dobrej organizacji, także serdecznie gratuluję. Dziękujemy. Widzę tutaj kwiaty polskiego rolnictwa, są dużo osób decyzyjnych związanych z rolnictwem. Premier, minister rolnictwa, byli ministrowie rolnictwa, także to naprawdę podkreśla na pewno rangę tego wydarzenia. Także serdecznie jeszcze raz gratuluję. Co do tematu suszy, no to tak jak pan redaktor tutaj już słusznie zauważył, myślę, że pan premier Kowalczyk całkiem dobrze podsumował temat tegorocznej akcji z suszą. No i powiedział, że nie było to może, nie wszystko zagrało tak jak trzeba. No i dostał brawa za to, że przyznał się do tego, że no był i jest problem. Po pierwsze z aplikacją, która rzeczywiście no nie działała wtedy, kiedy było największe obciążenie i to powodowało i irytację i u rolników, i, no i u doradców również. Także był to problem. Powoli to się rozwiązuje. No i mamy nadzieję, że finalnie rolnicy dostaną rzeczywiście te no nieduże, ale jakieś zawsze tam środki będą z tej pomocy suszowej. Rolnicy pewnie dostaną, dowiemy się w najbliższych dniach po analizie wszystkich wniosków, jaka liczba wniosków wpłynęła, jak ta kwota będzie podzielona, jak będzie współczynnik korygujący, ale ja wracam do mojego pytania, bo tam do góry trochę był temat niedopilnowany, ale tutaj na dole, na poziomie pracy z rolnikami, no trochę było nerwów i stresu, więc dlatego też o to pytam. Jak rolnicy w Warmińsko-Mazurskim sobie z tym problemem radzili? No stresów i nerwów oczywiście, że było, zwłaszcza po tym zrobił się szum na Warmii i Mazurach. Po tym, jak poszła informacja, że ministerstwo, agencja będzie płacić wszystkim rolnikom, którzy mają powyżej 1% straty suszowe. I od to chyba było 21 października i normalnie to był piątek i ja pamiętam, od poniedziałku się zaczął armagedon w ODR-ach, bo nagle rolnicy no, do nas przyjechali, no, przyszli po prostu składać te wnioski. No, problem był taki, że trzeba było to zrobić przez aplikację, do tego trzeba było jeszcze założyć profil zaufany, czego 90% rolników nie miało, a mówiliśmy rolnikom już też jako Izba Rolnicza, jako Ośrodki Doradztwa Rolniczego już na wiosnę, że apelowaliśmy do rolników, żeby zakładać właśnie profile zaufane, bo one mogą się przydać ewentualnie przy akcji suszowej. No i rzeczywiście tak się stało. No i założenie profilu zaufanego też pomagali tutaj nasi doradcy przy tym i dopiero później aplikacja, która też no, działa tak jak działała, a często nie działała, więc wiemy, że było bardzo duże obciążenie. No, powodowało to irytację samych rolników, ale też i naszych doradców, no bo doradcy często w sobotę i niedzielę pracowali i pomagali przy tym dla rolników. Wiemy już, jak z aplikacją suszową i jeszcze na bieżący temat z waszej perspektywy jako województwa warmińsko-mazurskiego, z województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego docierają informacje o tym, że jest problem z dużą podażą ziarna z Ukrainy. Część z punktów skupu na przykład kukurydzy wstrzymała ten skup. Jest ziarno, które z Ukrainy trafia, dlatego krajowe nie jest skupowane. Czy warmińsko-mazurskie też ma ten problem, czy tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż ziarna, bo jeszcze to, co warto podkreślić, to zbiór kukurydzy na ziarno nie wszędzie zakończył, jeszcze trwa i to ziarno mokre jest jeszcze na rynku
gospodarzy. Jak to wygląda w waszym województwie? Ja byłem tydzień temu na Podlasiu, to tam rzeczywiście obserwowałem bardzo dużo kukurydzy na polach, więc ona, teraz mam informację od rolników z Podlasia, że jeszcze trwają żniwa kukurydziane, więc opóźnione w tym roku bardzo mocno. Natomiast co do zboża z Ukrainy, no, obserwujemy to, no, widzimy to też, na rolnicy interesują się, mają social media, obserwują te filmiki, gdzie widzą te wagony przewożące zboże. Wspomniał tutaj o tym premier Kowalczyk, że jest to problem. No i zauważyliśmy też, no, po spadkach cen. Jeszcze niedawno pszenica mokra była po 900, z czym, nie pamiętam, 900, 950. Teraz spadła w niektórych regionach nawet do 600, więc no, jest to kolosalna różnica. No, z niepokojem oczywiście obserwujemy to. Na Warmii i Mazurach no, nie jesteśmy jakoś wyłączeni z tego systemu, bo wiadomo, jeżeli ktoś gdzieś na wschodniej granicy płaci mniej, no to tutaj już skupujący podmioty na Warmii i Mazurach też się zastanawiają, no po co mam kupować po 900, jak możemy to obniżyć i na 600. No na razie trudno powiedzieć, to jest sytuacja tak dynamiczna, że ciężko tu cokolwiek wyrokować. Ogólnie ta wojna na Ukrainie powoduje to, że obserwujemy to nie tylko na rynku zbóż, ale na wszystkich innych rynkach rolniczych duży brak stabilności i w cenach, a dla rolnika najważniejsza jest stabilność i przewidywalność. I teraz od półtora roku tego nie ma, więc to jest najgorsze. Bardzo dziękuję za rozmowę i krótki komentarz do bieżących wydarzeń, a my wracamy na sesję główną, gdzie jeszcze dużo interesujących wystąpień i debata byłych ministrów rolnictwa, przepraszam, na temat aktualnej sytuacji i tego, czy Zielony Ład to jest dla nas zagrożenie bardziej, czy szansa. Także... To jest jeszcze kolejny punkt do dyskusji, bardzo długi, który wywołuje u rolników naprawdę duże nerwy. O, tak. Dlatego w tym temacie spodziewam się także pytań publiczności i Państwa zapraszamy do relacji także z tej debaty. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję bardzo.